Kochani, chciałabym się z wami dzisiaj podzielić takim świadectwem miłosnych relacji moich w Kościele. Zawsze w starym życiu, jeszcze w starym życiu, miałam taką łatwość nawiązywania kontaktów. Byłam miękka w relacji, zawsze otaczali mnie ludzie. Oczywiście to nie znaczy, że gdzieś nie zostałam zraniona, oszukana, okłamana. Ten etap mam już za sobą, te rany są już uleczone. Natomiast to nigdy nie zatrzymało mnie przed tym, żeby wchodzić w relacje z drugim człowiekiem. I kiedy narodziłam się na nowo, to przekułam te umiejętności, te zdolności dla Bożego Królestwa. Kiedy przyszłam tutaj do kościoła, pierwszą osobą, którą poznałam, była Agnieszka Smoczyńska, którą poznałam jeszcze pracując w przedszkolu. Ona była pierwszą osobą, która modliła się o mnie po godzinach pracy, pamiętam. I pamiętam, że kiedy tutaj przyszłam, to w krótkim czasie Agnieszka takie słowa do mnie uwolniła, że bardzo szybko wrastasz w kościół. Ja się temu też przyjrzałam i zauważyłam, że faktycznie tak jest, że pragnę przebywać z tymi ludźmi, choć jeszcze krótko ich znałam. I też taki mój kolejny krok to było też spotkanie z Arturem. Pamiętam, że krótko byłam, przyszłam w sierpniu do kościoła, a już we wrześniu miałam pierwszy termin spotkania z Arturem. Też dużo słyszałam różnych rzeczy o jego przeszłości, ale nigdy jakby nie rzutowało to na to, jak patrzę na niego dziś. I zawsze, od początku rozpoznałam w nim autorytet, od początku pragnęłam też tych spotkań z nim, zawsze było dla mnie budujące, samo budujące, bo też chcę spotykam się z nim regularnie. I zawsze wychodzę z tych spotkań też mega zbudowana i podniesiona. Pamiętam też, kiedy pojawił się mój mąż w moim życiu, to pamiętam, że pierwszy telefon to do Artura w ogóle, żeby coś porozmawiać więcej, czy zna Rafałka. To pamiętam, że zadzwoniłam się do Artura. Następną osobą, z którą zapragnęłam mieć relację, była właśnie Agatka. Pamiętam to pierwsze spotkanie, kiedy umówiłam się, już przyjechałam do kościoła i zastanawiałam się w ogóle, o czym ja będę rozmawiać z Agatką. Przecież w ogóle nie mam z nią relacji, obserwujemy tylko cześć, ale to pragnienie było tak silne, że po prostu postanowiłam, że pójdę za tym pragnieniem i nie odwołam tego spotkania. Pamiętam też, że na tym pierwszym spotkaniu rozmawiałyśmy po prostu o moim życiu. Powiedziałam jej moje świadectwo, zaczęłyśmy rozmawiać i Agatka takie słowa do mnie uwolniła też, że bardzo zbudowałaś mnie swoim świadectwem. I ja wtedy pamiętam, że tak miałam takie myślenie, jak ja mogłam Agatkę w ogóle zbudować czymkolwiek. Natomiast bardzo mnie każde spotkanie z Agatką podnosi. Moje zaufanie do niej wzrastało w bardzo szybkim tempie. I rozpoznałam w Agatce i w Arturku właśnie tych duchowych rodziców. Bardzo ich pokochałam. Cieszę się, że mogę spotykać się z wami też regularnie. Zawsze mogę liczyć też na telefon i też pielęgnuję tą relację z wami. To moje pragnienie, zanim idę. Kolejną osobą, chciałabym tu troszkę nazwisk i imion. Kolejną osobą jest Anitka Rochniak. Tutaj w tym przypadku też w ogóle Boże Królestwo przyszło bardzo niedostrzegalnie. Anitka zaczęła przyjeżdżać na nasze ewangelizacje i tak zaczęłyśmy rozmawiać, zaczęłyśmy się poznawać. I w bardzo też szybkim tempie ta relacja nabrała takiej prędkości. Zaczęłyśmy budować się wzajemnie też. I też ostatnio Agatka takie słowa powiedziała, że Duch Święty łączy ludzi do służby. I ja pomyślałam w ogóle, od razu mi się ten przykład naszej relacji tutaj, mojej z Anitką. W sumie też i mamy taką głęboką relację w trójkę. W trójkę. Tak, w każdym razie
Dla mnie jest to bardzo, bardzo, bardzo cenne i jest to wielki taki przykład tego, że Duch Święty naprawdę łączy ludzi do służby. Pamiętam jeszcze przed tą kwarantanną, byliśmy na ewangelizacji przy Placu Zawiszy, takiej porannej, i na koniec byliśmy w trójkę, i Anitka takie słowo powiedziała, że w ogóle mam głębokie przekonanie, że się przebijamy, że przebijamy się z Ewangelią. Ja mówię, że ja mam też takie głębokie przekonanie. I ona powiedziała takie słowa, bo łączy nas miłość. Łączy nas miłość, nie ma w nas zazdrości, nie ma w nas rywalizacji, znamy swój cel. Mamy jasno określony cel, działamy razem w tym celu i przebijamy się, w ogóle przebijamy się z Ewangelią w tym kraju. Też widzimy, jak duży nasz wpływ się w ogóle poszerza, kiedy udostępniamy nasze rzeczy na różnych grupach, gdzie do nas piszą, dzwonią. Także jest duży odzew. I ta miłość, która nas połączyła, w ogóle jest tą siłą napędową. Kiedy też na przykład z Anitką modlimy się o jakąś rzecz, począwszy od jakichś niewielkich, z takiego codziennego życia, po prostu zgadzamy się w modlitwie, to zawsze się wykona. Zawsze. Zawsze jest odzew. Też ostatnio, jak stałyśmy w kolejce do Biedronki, i Anitka też powiedziała taką rzecz, że zaraziłaś mnie posyłaniem Bożych aniołów. W ogóle wzięłam sobie to od Ciebie. Bo Ty tak mówisz o tych aniołach, masz taką świadomość, posyłasz je wszędzie, modlisz się, posyłasz je wszędzie. Zaczęłam to robić. I widzę ich działanie. Więc mega jest to, że usługujemy sobie nawzajem. Nie ma dzisiaj Beatki i Michałka, ale też chciałam o nich wspomnieć, że ta relacja też bardzo pięknie zaczęła się rozwijać i tak samo jak Julitka i Michałek. Tutaj zawsze są cenne te spotkania z Wami, zawsze budujące, zawsze też czerpiemy z Waszej mądrości, czerpiemy w tym czasie, który spędzamy z Wami. I też ostatnio zauważyłam, że moja relacja z Ewą Łokińską bardzo się też pogłębiła. Odkąd wstąpiłam w szeregi wstawienników, to zauważyłam, że ta relacja ruszyła. I ja to nazwałam sobie nazwałam sobie jako to połączenia Boże. Boże połączenia, wyczuwalne przez dwie osoby. A my też z Ewą niekiedy się też dzwaniamy i to nie trwa 15 minut taka rozmowa. To są długie rozmowy, też budujemy się tym, jak żyjemy z Bogiem, co ściągamy z nieba. Także to są dla mnie też bardzo cenne rozmowy. Chciałabym też w ogóle zachęcić Was do tego, żeby się relacjonować w Kościele. Ja pamiętam, że jak przyszłam tutaj, to nie bałam się wchodzić w relacje, nie bałam się drugiego człowieka, nie bałam się jego starego życia. W ogóle nigdy nie patrzyłam na Was przez pryzmat starego życia. Ja w ogóle zobaczyłam, że zaczynam uwalniać Bożą miłość, która jest stworzona w moim duchu i że dzięki temu ubogacam swoje życie i ubogacam życie innych ludzi. I też mam, nie wiem, to słowami da się tego przekazać, ale takie wielkie pragnienie, aby ludzie w Kościele wchodzili w takie relacje miłosne między sobą. Też modlę się o to. Mam to gdzieś głęboko w sercu. I chcę Was właśnie zachęcić do takiego odważnego wchodzenia w relacje z braćmi i siostrami. Ja pamiętam taką też sytuację, że na jednej z ewangelizacji latem chyba w tamtym roku była taka większa grupa na Bemowie ewangelistów i my po skończonej ewangelizacji, tam zawsze jest jakaś zadyma na tym Bemowie, zawsze się coś dzieje. I pamiętam, że ja też bardzo lubię, jak na przykład jest właśnie coś się takiego tam dzieje podczas ewangelizacji, na koniec ewangelizacji w ogóle przejść przez środek tych straganów. I pamiętam, że wtedy z całym tym sprzętem przychodziliśmy właśnie przez środek tych straganów. I w ogóle ten werset z Ewangelii mi przyszedł wtedy do głowy, że w ogóle oni patrzyli na nas, że było w nas coś innego. Coś nas innego połączyło.
coś, czego oni nie mają, ich takie posępne miny, a my radośni, szczęśliwi, pełni miłości właśnie. I ten werset właśnie przyszedł do głowy. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I... Amen. Po prostu.